Witam was serdecznie. Okej, w tym odcinku zrobimy spisek. Nie dotykaj mnie. Tu damy spisek, tu. O, ten to taki piękny, że ma pewnie problem z samogwałtem. Czyli ten samogwałt. Tylko słyszę o samogwałtach. Też mi taniec. Ciekawe, ile bierze. Nie tu, tylko tu i... Siemka. Geralt, witaj! No podejdź, mój drogi, nie wstydź się. Przepraszam, ale przyszedłem tu, bo... Ciszej. Dobrze wiem, po co przyszedłeś. Czekają już na ciebie. Tędy. Idź tędy, na górę. Mhm. No to idziemy. To nie wszystko, podobno to wcale nie jego córa. To łowcy czarnoszy. To była kompleksji, dostanie. Właśnie na górę, że już czeka. Razem z tą babcią. Geralt, jesteś. Yep. Mogłeś wybrać bardziej ustronne miejsce na rozmowę o zamachu. Wszyscy tak o nim myślą, więc nie ma się czego bać. Poza tym, wiesz, to miejsce z tradycjami. Mówią, że to właśnie tutaj Falka planowała zamach na króla Vridanka i wszczęcie rebelii. Porównujesz się z Falką? Chyba nikt nie wpisał się w historię Redanii bardziej krwawo niż ona. Jej rewolta zmieniła bieg historii i to nas łączy. Ale jeśli chodzi o przelewanie krwi, planujemy upuścić jej tylko radę widowni. Cieszę się, że chcesz wziąć w tym udział. Przyznam, że nie byłem pewien, czy się zjawisz. Zapraszałeś, to jestem. A teraz przejdźmy do rzeczy. Zdaje się, że mojego wspólnika już znasz. Proszę? Ty tutaj? Emerytowani szpiedzy muszą się wspierać. Kiedyś broniłeś króla. Teraz mieszasz się w zamach na innego? Nie jestem z tego dumny, ale rozpatrywałem wiele możliwości. Nie znalazłem lepszej. Radowid wiele razy udowodnił, że w głowie mu tylko własne interesy. Kiedy Kedwen poprosiło go o pomoc, najechał. Kiedy ja błagałem o wsparcie dla Wezimy, odprawił mnie z kwitkiem. Teraz wojna wchodzi w decydującą fazę i musimy działać szybko. Nie mam już złudzeń. Martwy Radowid to wolna Temeria. Dobra, a czego chcecie ode mnie? Jeden z naszych pojechał się spotkać z informatorem i nie wrócił. Od tego, czego się dowiedział, zależy powodzenie całego planu. Musimy go znaleźć, a nie ma w okolicy lepszego tropiciela niż ty. Nie musisz mnie brać pod włos, Roż. Macie jakieś wskazówki? Wiadomo, gdzie ten wasz wspólnik był widziany ostatnio? Podróżował pod przykrywką obwoźnego szewca. Musiał przejeżdżać przez Pontor, najpewniej przez redański posterunek. Mamy tam swojego człowieka. On powinien wiedzieć więcej. Nazywa się Gregor. Dobra, pogadam z Gregorem. Dzięki. Postaraj się nie rzucać w oczy, o ile to możliwe. I pamiętaj, że od powodzenia twojej misji może zależeć przyszłość wojny, a więc Temerii i całej północy. Wiem, spróbuję tego nie spieprzyć. Do zobaczenia. Liczymy na ciebie, Geralt. Nikt cię nie widział, jak wchodziłeś. Nie. Przydarzycie tę swoją klacz wyścigową? A na ulicy? Cholera, nie wiem. Nie nerwowo. Też powinien. Dobra, wychodzimy stąd. Hej, przystojniaku. Prawo mleko zawsze dobre. Trzy razy już tego wysłuchałem. Czwartym razem już. To też nie był jakiś turniej w Gwintzie? Nic nie mówił! Ulala! Przyszmy tędy. Uważajcie na siebie. Nie trzeba ci czego? Znasz Mengego? Jak
Nie znasz tego. Chyba tutaj powinien być znak rogowy. Jest. Mhm. Okej. Tu na dole? A nie. Wyspie konne chyba też mamy, nowe. No, jest tego jeszcze masa. Możesz przejść, kurwa. Nawet Mrs. DLC już mamy. Nie widać do końca. To jest Wiedźmin. Szukam Gregora. To znalazłeś. Ktoś ty? Geralt z Rivii. Przysyła mnie Dijkstra. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd kawałek. Ładnie sobie przystroiliście posterunek. Na polecenie samego króla. Miłościwie nam panującego. Czym zawinili? Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. A tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czary. O Jezus. Więc to wina ludzkiej zawiści, nie Radowida. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? O, ma rację. Do rzeczy. Pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz, ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Zaczekaj. Masz glejt przejazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Mam, chyba mam. Ma. No dobra, do powodzenia. Dzięki, bywaj. Zaraz się zatrujesz. 3 funtami stali. Wiecie co? Przejdźmy tu. Szybciej mi to pójdzie. Żeby się tam przebić przez tą... Przez tych wszystkich ludzi, żołnierzy. Okej, wóz szewca, chyba już go widzę. Dziwne. Wóz nie wygląda na uszkodzony. Rozejrzyj się, może coś znajdę. Dzięki. Okej. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. But? Same buty? A ten co tu robi? My się chyba znamy. Witaj. Wiedźmak idzie sobie. Ja zajęty. Buty zbieram. Widzę. Zastanawiam się, skąd się tu wzięły. Ano wyrosły. Jak grzyby.
Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Rog nie może, bo Og i Pog będą źli. Og i Pog? To twoi koledzy? To znalaźcy! Wielkie znalaźcy! Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli do jaskini. O, tam. Zjedliście go? Nie, on kościsty, niedobry, ble. Og mu kazał buty robić dla Oga, Poga i Roga. Bywaj. Jaskinia troli musi być gdzieś blisko. A to jest ta jaskinia troli, gdzie już tutaj wcześniej byłem, ale nie mogłem to ogarnąć. Chyba ta. Tala? No tak. To inny mógłby uczyć trolle przeklinać. Geralt? No, Coppola! Kto to? Spokojnie, Og. To mój stary znajomy. Idzie stąd! To wpadnie do zupy! Jestem okropnie żylasty. Prawda, prawda! Tylko na niego popatrzcie! Sama skóra i kości! No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie! Siada na dupie! Buty robi! Nie mam czasu na pertraktację z trollami. Odsuń się, Talar. Oj! Nie zdążyłem nawet miecza wyciągnąć. Nie mogę mu już zrobić. Kurwa, ale bajzel, zabieraj mnie znowu. Tak po prawdzie to nie musiałeś ich zabijać. Chciałeś ich wziąć na uczniów? O kurwa, nawet mi nie mów. Chyba bym się pochlastał z takimi matołami. Ale matoły czy nie, byli sympatyczni. Nie miałem czasu na ceregielę. Dobrze, tutaj wszystko zebrałem, bo już dwa razy tutaj byłem. Wychodzimy stąd. No i dalej to się jest. Idzie? Ja pierdziele, chodź, majster, chodź. Nie widzieliśmy się... Nilfgaard! I co? Dobrze, mnie to nie interesuje. Ja kurwa...
Mam go eskortować. Idziemy. On szybciej nie idzie, no chodź, kurde, idź. Kopa w dupę ci dać. Okej, okay, jest już jego wóz. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Stąd już dam radę sam. Przekażę Dijkstrze i Roszowi, jak pięknie zajebałeś trolle. Na mój gust zesrają się z wrażenia. Bywaj i powodzenia. Oj, przyda się. Radowid to szczwana bestia, ale damy jej radę. Nadstawiaj uszu. Niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała północ. Oby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Hehehe, bez obaw, potrafimy o siebie zadbać. Bywaj, Geralt. Okej. Okay. Spisek załatwiliśmy. No dobrze. Mapa świata. Na pewno pójdziemy tutaj. Jakie zadanie jeszcze zrobimy? Poszukiwania. Zobaczymy. Czy to dam ogarnąć? Czy dam radę to ogarnąć? Mam dopiero 1/7. Okej, po pierwsze tu. Spróbuj się ze mną! Nie dajcie mu odetchnąć! Jakie fajłapy. Warto się tu rozejrzeć. Warto się tu rozejrzeć. Idziemy do góry czy idziemy na dół? Idźmy pierw na dół. Mam tutaj jad. Mam semat. Okej. Różne mieczy, różne rzeczy. Manuskrypty. Jeszcze do góry. I jeszcze do góry. No. Olej miód. Dobrze, to idziemy na dół. Thank you.
Nie, już. Za nisko. A tu już wychodzimy. Okej. Oj, jejkuś. A tam już kiedyś byliśmy. No ale takie są poszukiwania. Takie są poszukiwania i to też trzeba załatwić. Śmigamy gdzie? A możemy tutaj śmignąć, szczerze mówiąc, tu. Popuwamy sobie trochę. Badaj podziemia Wyspy Świątynnej. Gdzie to jest? To jest tam. Na spokojnie sobie popływamy. Nikt nas nie goni, nikt nas nie straszy. Idź już, okej. Okay.
Gdzie jest tutaj jakiś znak? Cały czas prosto i powinien natrafić. O Jezus, ja pierdzielę! W lewo następna. Zamknięte, nie? Nie otwarte. Ale jest mur! Ejże, nie dotykaj mnie! A ten? To jest ten... O Boże! Pierdziele, to tutaj! Niewiedza nie zwalnia za odpowiedzialność. A co zwalnia? Po prostu mam jakiś znak. Można się zgubić w tym mieście. No tak, 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 cały dzień zmarnowany. Można się po prostu zgubić. I po drugie... U nas w Kowirze to lepsze porządki. O! A! Miały być świeże ryby, a to co to jest? Świeża ryba. Moście Wiedźminie, pomóżcie Białogłowie w potrzebie. Moście Wiedźminie, pomóżcie Białogłowie w potrzebie. O co chodzi? W moim domu coś straszy. Wyje, łańcuchami dzwoni, talerzami ciska. Aż strach wejść. Sprawdzicie, co za upiór mnie nawiedził. Złota nie pożałuję. No spoko. Brzmi jak wicht albo planetnik. No dobrze, zajmę się tym. Pięknie, dziękuję. Chodźcie za mną. Pokażę drogę do domu. Dalej, dalej, ludzie. Nie dla wszystkich wystarczy. Znowu to samo. Kiedy? Czarcie, ja się rozumiem, nie masz iść do Wigot, to skórzysz. Tylko u mnie, kaftany wedle najnowszej mody. Wyglądają jak i lugarckie. Moda przyszła z południa. Proszę, proszę, nasza wieśma. Skocznym siebie towarzysze. Wiadomo, że to było. Nie lubię, jak się mnie oszukuje. Oszukuje? Ja tylko powiedziałam, że w domu coś straszy. Nie wiedziałam, że to łowcy. Za to łowcy doskonale wiedzieli, na kogo czekają. Coś tu śmierdzi. No dobrze, może nie byłam zupełnie szczera. Zwłaszcza, że złota na nagrodę po prawdzie też nie mam. Ale to nie znaczy, że odejdziecie z pustymi rękoma. Proszę, to klucz do skarbu. Jeden z trzech. Łowcy naprowadzą cię na ich ślad. Ja muszę uciekać. Teraz! Najbogatszy! Można spojrzeć? List kończy. Okej, to zrobimy tą misję. Ona jest trochę... Okej, niech będzie. Bardziej złożona. Bo nie chce mi się tylko kota tam szukać. Tak i tak go nie będę ubierał. Może później, może przy okazji się coś znajdzie. Każdy tylko ja. O, chyba się zakochałem. Nie jest aż taka frajda. Tak, tak. Represje w Nowigradzie 1. Pachnie
Tego rusztoku by mogło mnie też tak zaprowadzić akurat, jak po GPS-ie, nie, że tam szukam i się denerwuję. Ten dom, to on zawsze taki krzywy był? A gdzie? Postawili prosty, aż wprowadziło się tu dwóch takich. Prowadzi z kielnicy pod sam skarbiec. Kiedy ostatni raz moić włosy? Tylko na górnictwie, to mnie nie bardzo się zna. Jak żyć, Wiedźminie! Aj! Tutaj nic nie ma. Dzięki Gony, bo już piąta książka. Jest jeszcze coś na górze. Dlaczego to jest tak na czerwono? List o skarbie. Potrzebujesz klucza. To też jest taka misja, taka ble. Nie oszukaj teraz drogę w Nowigradzie. Naprawdę mnie to irytuje. Ty gręgolada, upadek obyczajów, zgnilizna moralności. Każdy sobie rzepkę skrobi. Biegnij, Geralt, biegiem. A tutaj nic nie ma, to po co mnie to do tego domu zaprowadziło? Jesteś już ścierwem! Zabił! Trzeba to starać.
ci do życia we mnie wyciągnąć. Klucz. A jeden z nich mówił, że zawsze tam zagląda, jak ma brudne. Dziwne. Słyszałem na własne słuchy. Mam dwa klucze, to znaczy, że jeden klucz był jednak w tym, w tym... Tam, gdzie wcześniej byłem? Dziwne. Zagapienie też się płaci. Kurwa, sam. A to heca. Widzicie to, co ja? Więcej i ten czarodziej akurat w moim załóżku. Skaranie boskie z tymi dzieciakami. Jakiś masz? To tutaj było, tu. To chlebę. To się otwiera. To jest zamknięte. Potrzebujesz klucza. Nie no, zaraz oszaleję. Tutaj. Ciekawe, co to jest i klucz. Mamy to. Oj jejkuś, zrobiliśmy, ale jakimi nerwami. Dobra, ale zrobione to zrobione. Na tym się żegnam. W następnym odcinku oczywiście śmigam dalej. Dotrzymajcie się i do zobaczenia.